just you and me far beyond the sea. The water scarce in motion, quivering as steel. At the end of the river, the sundown beams. All the relics of a life long lived. Ye weary traveler, rest your wounds, leave the journey from your eyes. Good journey, love, time to go. I checked your teeth and warmed your toes. In the horizon I see them coming for you. The mermaid graced the forever call. Beauty and spyglass on an old man's porch. The mermaids you turned loose brought back your tears. At the end of the river, the sundown. All the relics of a life long lived. Here, weary traveler, rest your wounds, leave the journey from your eyes. At the end of the river, the sundown weeps. All the relics of a life long lived. Here, weary traveler, rest your wounds, leave the journey from your eyes.
A wrócę się zobaczę tam. Dzięki. Środek pozbierałem. I czas się pożegnać dzisiaj. Niestety, normalnie bym jeszcze jeździł i jeździł. No jest, no nie będę się już bawił w podsumowanie tej trasy, bo powiedziałem chyba wszystko już na ten temat tej trasy w tamtym filmie. I po prostu, no jest. Ta trasa jest bajkowa, no i tyle, no. Jestem zakochany tutaj w tych rejonach. Po prostu zakochałem się od pierwszego wejrzenia. No jest po prostu przepięknie, przepiękna trasa. Trasa dzisiaj wyszła gdzieś koło chyba, jak się nie mylę, 110 km. Wyszło coś tam, niecałe 2000 przewyższeń.
Trasa bajkowa, no, od Tatrzańskiej Polanki do Srebrskiego Plesa, no po prostu bajka, no trasa po prostu bajka. No. Myślałem, że tutaj od Tatrzańskiej Łomnicy do Tatrzańskiej Polanki jest piękna trasa, ale po prostu tam to już przeszło moje najśmielsze oczekiwania, no po prostu bajka, no bajka, bajka. Polecam wszystkim, jak naprawdę macie ochotę tylko to wsiadać do samochodów, przyjeżdżać nawet tu na przełęcz Żdar. Jest parking, można sobie bezpiecznie samochód zostawić i można sobie stąd jechać po prostu, czy to na MTB, są tu trasy, jak widać. O, i jest tu jedna trasa. Podejrzewam, że tam też można gdzieś jechać spokojnie, by można było jechać. A po drodze już na Tatrzańską Łomnicę macie trasy pod MTB Multum. Są mapy, można sobie wybrać trasy o różnych trudnościach. Jest MTB 1, MTB 2, MTB 3, 4, 5. To są stopnie oznaczenia trudności. I można sobie naprawdę pojeździć. Wcale nie trzeba jechać jakieś tam 100 km. Jeżeli ktoś szosę, no to polecam tą trasę, czy to z polskiej strony, czy tu z przełęczy Żdar, jechać sobie na Srebrskie Pleso, czy po prostu wyjechać na Wielickie Pleso, no tylko że tam jest w poprzednim filmie, no jest ten podjazd, jest 7 km podjazdu o średnim nachyleniu, no trzymało od 10 do 12%, także no, ale można, wcale nie trzeba tego wyjeżdżać, można to wyjść, także naprawdę nie ma co się spinać, można sobie na różny sposób to zrobić. I chodzi mi tylko o to po prostu, żeby zachęcić Was do odwiedzenia tego, no bo jest przepięknie, no przepięknie. Tu zaraz zjeżdżamy z przełęczy Żdar do wioski, do miasta wioski Żdar. Za wioską mamy w lewo skręt na Bachledową Dolinę. To chyba znacie. Idzie się po prostu po zrobionych przejściach drewnianych, wierzchołkami drzew na punkt widokowy. Podobno przepięknie, nie byłem. Odwiedzę to na pewno. Także jest naprawdę co tu zwiedzać. Dobra. Nic, bo się rozgadałem, a trzeba jechać. Jeszcze troszkę podjazdu i zjazd przełęczy Żdar. Tym razem już jasno można sobie poszaleć na tej przełęczy. Także trzymajcie się rowerowo jak zwykle. No i do zobaczenia może na następnej trasie tutaj w Tatrach Wysokich na Słowacji. Oby pogoda pozwoliła. Na razie trzymajcie się. Hej, cześć.